Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Kerbal Space Program. Ostatnio umieściliśmy na orbicie geostacjonarnej 4 satelity. A dziś czas na kolejny punkt programu Pegas, a więc powrót na Moona z dwoma łazikami dla załogi. Do dostarczenia naszej załogi oraz łazików wykorzystam rakietę Cassiopeia 2, którą już zbudowałem wcześniej. No, wprowadzę tutaj zmiany w postaci zamontowania tych właśnie dodatkowych łazików, przez co niestety będę musiał ograniczyć ilość paliwa RCS, które posiadam na lądowniku. Ok, wybieram nasz lądownik Cassiopeia i zapisuję go, tak aby móc go otworzyć w centrum tworzenia samolotu. No, chodzi o to, żeby dopasować te łaziki i żeby nic na przykład nie eksplodowało podczas próby ich odłączenia lub po prostu podczas lotu. Ok, rozpoczynam konstrukcję naszego łazika munarnego. No i tutaj ten komputer sterujący jest umieszczony tylko i wyłącznie po to, aby od czegoś zacząć budowę. Ok, daję tu jeszcze niewielkich rozmiarów sześcianik, a pod nim daję rozłącznik, tak aby łazik został odłączony. No i oczywiście rozpoczynam samą właściwą konstrukcję. Ok, daję tutaj panel strukturalny, ten najmniejszy. No i to będzie początek naszego munarnego transportowca. Ok, daję też drugi panel strukturalny, tak aby wydłużyć po prostu nasz łazik. Chodzi o to, żeby zmieściło się na nim wszystko, czego będziemy potrzebować, czyli baterie, anteny, panele słoneczne oraz miejsca dla kierowców. Czas na montaż podwozia. No i montuję tutaj zestaw czterech najmniejszych kół. No i myślę, że wystarczy to w zupełności. Ok, koła już zamontowałem. Czas na montaż kolejnych elementów. Tym razem będą to miejsca dla kierowców, czyli dla naszych pilotów Kerbali. Montuję tutaj dwa siedzenia, ponieważ do lądownika mieszczą się dwaj kerbalonauci. Oczywiście montuję jeszcze zestaw baterii. Te są niewielkiego rozmiaru, ale wystarczą one w zupełności, ponieważ energia elektryczna będzie uzupełniana przez panele, które będą znajdować się na tym łaziku. No i właśnie, no teraz czas zamontować panele, tak aby nie zabrakło po prostu energii elektrycznej, ponieważ koła te są poruszane za pomocą właśnie energii elektrycznej. Montuję również dwa reflektory, z tym, że jeden będzie oświetlał bardzo szeroki obszar, a drugi będzie oświetlał na dość sporą odległość. Ok, montuję jeszcze antenę komunikacyjną. No i myślę, że to wszystko, co zamontuję na tym łaziku. Teraz czas przejść do testów polowych. Ok, no zaczynamy testy. No i wygląda na to, że łazik przyspiesza dość dynamicznie, jak na warunki grawitacji planety Kerbi. Łazik jest żwawy, skrętny, no ale jednak myślę, że w niższej grawitacji no, będzie miał tendencję do wywracania się, dlatego trzeba będzie uważać. No i teraz jeszcze sprawdzimy, jak sobie radzi w jeździe terenowej. Więc po prostu wezmę i zjadę z pasa startowego. Ok, nasza konstrukcja nie ma najmniejszych problemów ze zjazdami oraz podjazdami pod górkę. No i myślę, że w tej formie byśmy mogli ją wysłać. Chociaż zastanawiam się, czy nie dodać jeszcze pary kół jezdnych. Ok, sprawdźmy jeszcze oświetlenie. Jak bardzo oświetla teren przed sobą nasz łazik. No i myślę, że tak powinno być w porządku. Światła docierają na dość sporą odległość, a jednocześnie oświetlają szeroki obszar. Rozwinę jeszcze antenę, aby sprawdzić, jak wysoko ona sięga. No i myślę, że tak powinno być w porządku, aby umożliwić nam komunikację z planetą Kerbin. Ok, test polowy łazika został zakończony. No i tutaj po namyśle jednak chyba dodam tą dodatkową parę kół jezdnych. No i tak jak mówiłem, dodaję tutaj parę tych kół. No i oczywiście ustawiam je w odpowiedni sposób, tak aby znajdowały się idealnie na środku, czyli pomiędzy tymi dwoma płytami. Ok, przeprowadźmy teraz kolejne testy, aby upewnić się, czy to rozwiązanie jest poprawne. No i faktycznie zamontowanie tej dodatkowej pary kół jezdnych było dobrą i trafioną decyzją. No łazik zachowuje się bardziej stabilnie, lepiej reaguje na moje polecenia.
No ale zobaczymy jeszcze, jak sobie radzi w jeździe terenowej. No i dzięki większej ilości kół nasz pojazd ma lepszą przyczepność do podłoża, przez co dużo lepiej radzi sobie z podjazdami pod wszelkiego rodzaju wzniesienia. No i widać to tutaj na załączonym obrazku. No ale niestety efektem ubocznym tego, że zamontowałem więcej kół, jest także zwiększony pobór energii elektrycznej. No ale na to nic niestety nie poradzę. No i myślę, że lądownik w tej formie może zostać wysłany na Moona. Teraz muszę go tylko przyczepić do lądownika Cassiopeia. Ok, zapisuję naszą konstrukcję, tak aby móc ją później wczytać. A teraz do komputera sterującego przyczepię moduł lądownika z rakiety Cassiopeia. No teraz trzeba dopasować nasz łazik tak, aby pasował po prostu i dał się przyczepić do lądownika. Ok, lądownik został już przyczepiony. Czas oczywiście teraz przyczepić nasze łaziki. Ok, próbuję przyczepić łazik, jednak z tego co tu widzicie, no nagranie będzie puszczone w przyspieszonym tempie, ponieważ no trwało to bardzo długo. No miałem pewne problemy, aby go tu w ogóle przyczepić. No ale na szczęście po wywaleniu tych zbiorników bocznych i w ogóle wszystkich części, które mi tu przeszkadzały, udało mi się szczęśliwie przyczepić nasz łazik do naszego lądownika. Po całej operacji przyczepienia jednego lądownika oraz dublowaniu tych elementów, no pojawił się poważny problem, ponieważ zrobiło się tu strasznie mało miejsca. Ok, założyłem zbiorniki paliwa i teraz czas przeprowadzić test, aby sprawdzić, czy w ogóle nasze łaziki oderwą się od kapsuły. Ok, odłączmy nasz łazik. No i niestety pierwsza próba zakończyła się porażką, ponieważ nasz łazik złamał się w pół. Wymieniłem teraz rodzaj rozłączników bocznych na te, które bardziej wystają poza obręb kadłuba. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ok, dokonajmy odłączenia. No i tym razem jest lepiej, ale niestety nasz transporter dla kerbali utknął, zawisł na tych rozłącznikach bocznych. Ok, z powodu braku pomysłu wracam do starej wersji mojego lądownika. Z tym, że nasze łaziki będą wysunięte na kratownicach, tak aby je po prostu odczepić. Ok, kratownica zbudowana, teraz pozostaje mi tylko przyczepić do niej łazik. Ok, łazik przyczepiony, czas przeprowadzić kolejne testy. Niestety kolejna próba również kończy się porażką, ponieważ z nieznanych mi przyczyn nasz łazik nie odłączył się od lądownika. Ok, jedyne zmiany, jakie wprowadziłem w tej chwili w naszym lądowniku, to odwróciłem rozłączniki mające odłączyć nasze łaziki oraz po prostu przesunąłem baterię bardziej na tył, tak aby go dociążyć. Ok, mam nadzieję, że to już jest ostatnia próba. No i dokonuję odłączenia naszego łazika. I mamy sukces! Tak więc ta konstrukcja może w tej chwili polecieć w kosmos. Oczywiście muszę jeszcze doposażyć lądownik w dysze RCS oraz w paliwo RCS oraz połączyć odpowiednio zbiorniki paliwa. No i tak po około 3 godzinach ciężkiej i frustrującej pracy, żeby znaleźć przyczynę, czemu łazik się nie odczepia tak jak powinien, no mogę dokończyć budowę lądownika i wyposażyć go w system RCS, w system podtrzymywania życia oraz oczywiście odpowiednio połączyć zbiorniki paliwa, tak aby te zewnętrzne wypalały się w pierwszej kolejności. Ok, teraz podłączę nasz lądownik do rakiety Cassiopeia, która wyniosła poprzednią misję na orbitę Moona.
Okej, wywalam stary lądownik i podłączam ten nowy. No oczywiście będę musiał wzmocnić wszelkiego rodzaju połączenia, dlatego zajmie to chwilę. No i myślę, że to wystarczy w zupełności. Masa lądownika wzrosła nieznacznie. Okej, człony zostały rozmieszczone w odpowiedni sposób. Możemy więc startować. Okej, świetnie. Uzyskaliśmy orbitę. Czas teraz połączyć nasz lądownik z naszą kapsułą, w której znajdują się nasi piloci. Okej, dokonuję rozłączenia i obracam nasz główny statek w kierunku naszego lądownika, tak aby przyczepić się do tego doku, który się tam znajduje. No i dokowanie na samym początku przebiega praktycznie bezproblemowo. Tutaj no niestety troszeczkę chybiłem, no ale myślę, że za drugim razem uda się trafić w dok i połączyć oba statki. Okej, dokowanie zostało zakończone. Czas więc odrzucić ostatni człon rakiety nośnej i ruszyć w kierunku Moona. Ale to już w następnym odcinku. Dziękuję Wam za uwagę. A tymczasem trzymajcie się i do zobaczenia wkrótce.